Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak się resetuje w amatorski sposób skrzynię DSG. To jest Skoda Superb 1.6 TDI. Istny szatan. 120 kuzy ze skrzynią DSG o modelu DQ200, czyli DQ200, tak? Wkładamy kluczyk do stacyjki. Przekręcamy do samego końca, ale bez odpalania samochodu, tak? Czekamy na kontrolki. Widzimy kontrolki i teraz wciskamy pedał przyspieszenia. Pedał przyspieszenia. Trzymamy go między, powiedzmy, 10 a 20 sekundami. Czasami słychać taki klik. Taki generalnie dźwięk, ale nie zawsze. Jak upłynie mniej więcej 10-20 sekund, poczekamy jeszcze chwilkę. Już prawie gotowe. Ok, powiedzmy, że minął ten czas. Odpuszczamy nogę z pedału gazu. Wciskamy pedał hamulca i odpalamy tak, jak normalnie odpalamy samochód. Możecie mi wierzyć albo nie. Nie wiem, jak w przypadku innych skrzyni DSG, natomiast w przypadku tego samochodu i tej skrzyni, czyli kombinacja 1.6 TDI z WAGA i skrzynia DQ200, która ma niestety suche sprzęgła, naprawdę włącza się adaptacja skrzyni. Podejrzewam, że nie jest to tak zaawansowana adaptacja skrzyni, jak w przypadku pojechania do jakiegoś speca. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek obiekcje co do tego, jak ta skrzynia chodzi, czyli nie jest może tak płynna, jak była wcześniej, czasami gubi się w różnych momentach, spróbujcie tego, tej małej sztuczki, bo akurat w moim przypadku za każdym razem, gdy widzę, że skrzynia zaczyna jakoś dziwnie działać, zawsze to działa, za każdym razem. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i mam nadzieję, że będą następne. Pozdrawiam.